Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj takie pytanie dostałem. Jakie znaczenie terminu bramy piekła, odrętwienie śmierci Hadesu bramy, używanego w Piśmie Świętym? I to taki tytuł, i to treść cała tego pytania jest następująca. Czy wnioskujesz, że w Ewangelii Łukasza 16 rozdział masz dwa przedziały w piekle albo w Hadesie? Wielka przepaść ustalona między nimi, tak, że nie ma przejścia między nimi w świecie duchowym, mieszkańcy jednego w komforcie i szczęściu, a z drugiej strony w cierpieniu i nieszczęściu. Czyli takie pytanie. No więc tutaj trzeba by zacząć od początku, bo za tym pytaniem stoi pewien rodzaj pomyłki. I to pytanie połączyłbym z drugim pytaniem. Również w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, gdzie czytamy: być nieobecnym w ciele, to być obecnym u Pana. A jeśli duch jest w Hadesie, co to oznacza? Przecież jeśli czytamy w wersecie 17, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem lub jest w nowym stworzeniu. Czy byłoby to biblijne, gdybyśmy powiedzieli, że to nowy człowiek, ten, którego otrzymujemy przy nowym narodzeniu, jest obecny z Panem? No więc odpowiedź. Aby mieć właściwe pojęcie o piekle oddanym w polskim przekładzie jako równoważnik greckiego Hades lub hebrajskiego Szeol, musisz spojrzeć na niego w odniesieniu do śmierci. Hades nie jest miejscem, ale stanem. Hades nie jest miejscem, ale stanem. Czyli Hades to stan. Śmierć nie jest miejscem, ale stanem. Śmierć nie jest miejscem, ale stanem. Śmierć to stan. Hades jest stanem duszy bez ciała. Śmierć jest stanem ciała bez duszy. Dlatego i śmierć, i Hades przejdą w pewnym punkcie historii do Jeziora Ognistego i wspólnie stanowią dla niezbawionych śmierć drugą. Greckie określenie jako ballo, użyte w Apokalipsie 20 rozdział 13-14 werset, użyte w polskich przekładach jako wrzucone, nie jest prawidłowo oddane, gdyż ballo w odniesieniu do rzutu oznacza niecelowy, bezsensowny rzut, a nie rzut do czegoś, do jakiegoś miejsca. Natomiast ballo w odniesieniu do płynów ma znaczenie złączenia jednej cieczy z drugą niekształtną postacią, a jezioro ognia jest nie przypadkiem nazwane jeziorem i nasze rozumienie słowa ballo powinno iść w zgodzie ze słowem jezioro, jak w odniesieniu do płynu. Wydało morze nie oznacza w tym zakresie morza i oceanu, a po prostu śmierć i piekło są jak morze płynne. I także warto wziąć pod uwagę skalę. Morze to jest większy zbiornik płynu, a jezioro to jest mniejszy zbiornik płynu. Faktycznie z tego morza, w którym są i w stanie śmierci i Hadesu zbawieni i niezbawieni, będzie uszczuplone i w jeziorze będą tylko niezbawieni, w jeziorze ognia i siarki. Tak jak jezioro jest małe w porównaniu z morzem, tak wielka będzie różnica między zbawionymi a niezbawionymi, bo w morzu są zbawieni i niezbawieni, a w jeziorze tylko niezbawieni, a w jeziorze tylko niezbawieni. W jeziorze są tylko niezbawieni, będą niezbawieni tylko. Więc tutaj porównanie tych dwóch wielkości nie przypadkiem w tym rozdziale 20 objawienia jest. I teraz przeczytam tak, jak jest
wersji warszawskiej. Objawienie, 20 rozdział, 13 werset. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni każdy według uczynków swoich, i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Czyli widzimy, i wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni każdy według uczynków swoich, i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. No i tutaj trochę jest ten fragment niejasny. Pojawia się jakieś morze, pojawia się jakieś śmierć i pojawia się piekło. I ten fragment, gdybym ja chciał przetłumaczyć, to ja bym go oddał zupełnie inaczej. Czy to korzystając z 28 Nestle Aland, czy też Stendhal, Nowy Testament wydany przez Stendhal House, to możemy tutaj zobaczyć, że należałoby na to morze popatrzeć jako morze umarłych. To nie jest morze, morze, które po prostu wydaje, tak jakby w sensie morze, które mamy takie Bałtyk albo coś podobnego. To tutaj bardziej chodzi o myśl, która jest związana z tym, że mamy morze tych, którzy... No właśnie, więc tutaj jest kontekst. Ja bym to dał następująco. I umarli z morza śmierci i Hadesu, byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło połączyły się z jeziorem ognia, stanowiąc jeziorem ognia drugą śmierć. I tak jest oddane w Biblii Brzesko-Brzeskiej, czyli BBB. I umarli z morza śmierci i Hadesu, byli osądzeni każdy według uczynków swoich, i śmierć i piekło połączyły się z jeziora ognia, stanowiąc z jeziorem ognia, z jeziorem ognia, nie z jeziora ognia, a z jeziorem ognia, stanowiąc z jeziorem ognia drugą śmierć. Stan duszy niewierzącego jest stanem cierpienia i nieszczęścia. Stan duszy wierzącego jest stanem komfortu i szczęścia. Wielka przepaść utwierdzona, o którą pyta pytający to pytanie zadający, jest wyrażeniem oznaczającym prawdę o wiecznym oddzieleniu wierzącego od niewierzącego bez nadziei na drugą szansę. Jeśli zastosujemy tekst i test, że Hades jest stanem, a nie miejscem, to przekonasz się, że taka jest biblijna myśl. Jeden uderzający przykład znajduje się właśnie w omawianym przez nas objawieniu 20:14. I umieszczono śmierć i Hades w jeziorze ognistym. I umarli z morza śmierci i Hadesu, byli osądzeni każdy według uczynków swoich, i śmierć i piekło połączyły się z jeziorem ognia, stanowiąc z jeziorem ognia drugą śmierć. Mamy ewidentne połączenie morza z jeziorem, gdzie morze jest znacznie większe, bo zawiera zarówno niezbawionych, jak i zbawionych, a jezioro zawiera tylko niezbawionych, potępionych. Oznacza to, że wszystkie martwe ciała zostaną wzbudzone, a bezcielesne dusze ponownie połączone ze zmartwychwstałymi ciałami. Jednostki, które w swoim poprzednim stanie reprezentowały warunki śmierci i Hadesu, trafią do jeziora ognistego. Gdyby Hades był miejscem, mielibyśmy do czynienia z niepasującą do siebie ideą stanu, śmierci i miejsca. Hades przeniesionych do miejsca, czyli jezioro ognia.
Ale pamiętając, że Hades jest stanem duszy bez ciała i odpowiednikiem śmierci będącej stanem ciała bez duszy, wszystko jest proste i oczywiste. Ciało bez duszy jest śmierć. Oczywiście z morza zbawieni będą zabrani odpowiednio wcześniej. To jest oczywiste. Pierwsza duża grupa opuści to morze, w cudzysłowie morze, morze śmierci, gdy wskrzeszeni w czasie pochwycenia będą wszyscy wierzący w Chrystusa i wierzący Starego Testamentu. Od początku, od Abla aż do Jana Chrzciciela. I można by powiedzieć, że dalej po Janie Chrzcicielu też, prawda? I także potem Kościół, czyli chrześcijanie, którzy doczekają zabrania przez Pana Jezusa do nieba, opisanego w Ewangelii Jana 14 rozdział od 1 do 3 wersetu. Więc to, o czym się, o czym to pytanie było, to co powiedzieliśmy, w rzeczywistości odpowiada również na drugą część pytania, czyli trudność, w jakiej stawia wiara, że Hades jest miejscem, wynika z pominięcia prawdy Biblii, że Hades jest stanem. Dusza wierzącego jest szczęśliwie obecna z Panem. To sam wierzący, jako utożsamiony ze swoją duszą, jest obecny z Panem. Stan to jedna rzecz, miejsce to inna rzecz. Warunkiem jest odłączona dusza, natomiast miejscem jest Chrystus. Chrystus jest miejscem. Nie mieszajmy stanu i miejsca. Utrzymywanie tych myśli jasno w umyśle rozwiąże wiele trudności w zrozumieniu tych rzeczy. Prawdą jest, że nowe stworzenie otrzymujemy tylko przed Bogiem, ale jest to związane z nami jako jednostkami, które zostały zbawione przez łaskę Bożą. Jak to może być, jest w rękach samego Boga. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby rozumieć, że Hades to jest miejsce. Tak jak zacząłem, to podkreślę. Hades nie jest miejscem. Przepraszam, przejęzyczyłem się przed chwilą. Hades nie jest miejscem, ale stanem. Śmierć nie jest miejscem, ale stanem. Hades jest stanem, a nie miejscem. Śmierć jest stanem, a nie miejscem. Hades jest stanem duszy bez ciała. Śmierć jest stanem ciała bez duszy. I proponowane tłumaczenie objawienia 20 rozdział 13-14 werset jest następujące. I umarli z morza śmierci i Hadesu byli osądzeni, każdy według uczynków swoich, i śmierć i piekło połączyły się z jeziorem ognia, stanowiąc jeziorem ognia drugą śmierć. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem. Ale po zakończeniu, post scriptum, jeśli nie chcesz trafić do piekła, ognistego piekła, jeziora, ognia i siarki, to pojednaj się z Panem Jezusem. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy każdego wierzącego w Niego człowieka. Jeśli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, wszystkie twoje grzechy będą raz na zawsze zgładzone. Więc uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, nie idź ze swoimi grzechami do wieczności. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, tylko jedynie Pan Jezus Chrystus był bez grzechu. Dlatego uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi jeszcze dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.